Od wieków Polska należała do największych w Europie dostawców śniegu. Obecnie w całym kraju zalegają setki milionów ton tego bezcennego niegdyś surowca. Śnieg zbierany jest jedynie z ciągów komunikacyjnych i to nie wszędzie. Nie działają punkty skupu, będące tradycyjnym odbiorcą surowca. Cofnięcie dopłat gwarancyjnych oraz konkurencja ze strony zagranicznych dostawców doprowadziły do katastrofy na krajowym rynku. Nieliczni już śniegarze próbują na własną rękę sprzedawać zebrany towar. Nie chcą brać śniegu, wolą z zagranicy kupować. To się zmarnuje. Zmarnuje się dużo tego śniegu, ja mówię, bo teraz nie skupują. Wolą z zagranicy sprowadzać. Ja nie wiem, kto w tym ma interes. To znaczy wiem, ale nie powiem, bo mi życie miłe. Wie pan, prawda jest taka, że teraz oni robią niby ładne rzeczy, ale to się wszystko psuje. Taka lodówka to 2 tygodnie pochodzi się zepsuje. To do lodóweczki taki śnieg się wkłada, do zepsutej tej lodówki jest. I jak nowa wtedy jest. Albo wie pan, ja tutaj sprzedaję bardzo tanio takie figurki. O, wystarczy tak zrobić, już jest ładna śniegowa figureczka. I dziecko się cieszy, może się zabawić. To można, o, poprzesuwać sobie, pojeździć tym, postawić sobie. To ładnie na telewizorze na przykład wygląda. Trudno przewidzieć, czy sytuacja kiedykolwiek ulegnie poprawie. Wszystko wskazuje na to, że śnieg znowu będzie musiał topnieć na polach. Uwaga! Wielka promocja! Możesz wygrać 100 milionów, jeżeli tylko kupisz właściwy proszek. Dzień dobry. Czy miała pani orgazm? Orgazm. Doskonały. Za każdym razem.